Dzień dobry, witam ze słonecznej Kalifornii. Chłodno dzisiaj w tej Warszawie. Przyznam szczerze, jest chłodno. Natomiast zaczynam dzień jak zawsze od crossfitów, crossfit ursynów. Jestem trochę spóźniony, ale biegnę tak szybko jak się da. I już w domu, więc mamy dzisiaj odcinek 436. Niedługo koniec sezonu trzeciego. Przecież też dostałem masę nowych markerów. Dzisiaj może weźmiemy. Bardzo ładny. Ach, ten czas ucieka. 1 stycznia 2018 roku minęło 436 dni. Coś koło tego. Więc szybko kontynuujemy temat pytań i odpowiedzi sprzed przedwczorajszego odcinka. Dwa pytania crossfitowe. Pierwsze od Jacka. Crossfit ok, ale co z bieganiem do ultra, Mirku? Więc jeżeli ktoś oglądał wszystkie odcinki vloga, ten pewnie wie, kto nie ogląda, pewnie nie wie, natomiast odpuściłem bieganie długodystansowe w ogóle, wyeliminowałem je z życia, ponieważ w tym etapie, w którym jestem, crossfit daje mi więcej wartości. Bieganie jest ok, natomiast ja zacząłem się bardzo męczyć z bieganiem, przestałem sprawiać przyjemność, a crossfit dalej uwielbia mi i wieczorem nie mogę się doczekać porannych treningów, więc zabiłem ten temat, żeby siebie nie oszukiwać, bo można oszukiwać wszystkich, ale zaczniemy oszukiwać siebie, wtedy jesteśmy w bardzo, bardzo złym miejscu. Mateusz Salomon pyta, jesz coś przed crossfitem? Nie, nie, nigdy nie jem przed uprawianiem sportu. Otóż zapasy glikogenu, które mamy w sobie, wystarczają nam w zupełności, żeby uprawiać sport. A jeżeli tam jesteśmy na diecie ketogenicznej albo w ogóle nie wyglądamy, wtedy czerpiemy energię troszeczkę inny sposób. Ogólnie przed crossfitem nic nie jem, nic, zero, woda. Łukasz Jeszynowski pyta, jak wygląda dzień twojej żony w związku z swoimi przedsięwzięciami, jakie realizujesz, czy pracuje, czy może ona zajmuje się przysłowiowym domem, a ty zarabianiem kasy? Zarabianiem kasy. Czy to, że masz sporo czasu na realizację swoich pomysłów, nie wynika z tego, że żona poświęca swoją karierę zawodową? Problem z pytaniami retorycznymi jest taki, że można je w dowolny sposób konstruować, żeby pokazać dowolną cechę innej osoby, nawet jeżeli nie jest prawdziwą. Więc odpowiem na to pytanie w sposób najbardziej ogólny – nie. Marcin Kukurowski, angielski jest please, pyta, Mireczku, czy jest coś, co byś zmienił w swoim życiu tak z perspektywy rozwoju sobie z tego i biznesu? Czy jest coś, czego żałujesz? Pozdrawiam, Marcin. Jest taka książka. Charlie mówi o tym, że są pewne schematy, są pewne schematy myślowe, w których my działamy. Te myślenie, jeżeli chodzi w kwestii, czy czegoś żałujemy, jest całkowicie nieproduktywne i nikomu niczego nie przyniesie, więc z mojego punktu widzenia, dla mnie samego, niczego nie żałuję, bo gdybym czegoś żałował, to po pierwsze myślałbym nad tym teraz i się zamartwiał i szukał alternatyw w rzeczach, których nie mogę zmienić, a po drugie nie skupiałbym się na tym, co ważne, czyli na rzeczach, które mogę wykonać w tej chwili, bo w chwili, gdy skończę nagrywać tego vloga, siądę i będę pracował, nie rozmyślał nad tym, co mógłbym zrobić inaczej. Na pewno jest wiele rzeczy, które mogłyby pójść inaczej, natomiast problem z tymi rzeczami, które mogły pójść inaczej, są takie, że gdyby to się wydarzyło, to nie byłbym tu, gdzie jestem, albo może mój proces myślenia nie byłby w tym miejscu, w którym jest i byłby całkowicie inny, może zły, może dobry, nie wiem. Natomiast to, co u mnie dobrze działa, to podsumowanie z poziomu tygodnia, miesiąca, roku i bardziej patrzenie na zasadzie, które zadania zacząłem robić, które mógłbym poprawić w przyszłości, dlaczego pewne zadania nie robiłem, co mógłbym zrobić, żeby te zadania w przyszłości robić. To jest bardzo produktywne, bo to nam pozwala w prosty sposób robić, więc żałuję niczego, natomiast analizuję to, co robię w pewnym okresie czasu i patrzę, co mogę zrobić w przyszłości, żeby robić tego więcej, albo lepiej, albo mniej. To, na czym teraz pracuję, żeby mieć jeszcze bardziej ustrukturyzowane bloki pracy, czyli załóżmy od 8.30 do 13.00 pracować, potem mieć 3 godziny na czasy różne, czy to będzie basen z dziećmi, czy to będzie masaż, czy to będzie floating, you name it. I potem jeszcze mieć mały okres pracy wieczorem, więc bardziej pracuję nad tym, patrząc na przeszłość, co działa dobrze, co nie działa dobrze, nad tym, żeby jeszcze lepiej ustrukturyzować mój dzień pracy. BZ2097 pyta, jak wyglądał twój okres liceum? Czy byłeś typowym nastolatkiem, czy wyróżniałeś się w jakiś sposób? Byłeś dobrym uczniem, czy imprezowicza? Więc BZ, byłem najbardziej chyba standardowym człowiekiem, jakiego można wymyśleć. Trochę się ze mnie śmiano, bo nie wyglądałem wtedy może zbyt dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o naukę, bardzo słabo mi szło. Z niektórych przedmiotów ledwo przychodziłem, geografia, polski. Mimo że teraz coś tam piszę, może nieładnie, z geografii coś tam wiem o tym świecie i trochę podróżuję. Nie jestem też fanem systemu edukacji, bo widzę, że osoby, które kończyły na piątkach, sobie w tej chwili czasami słabo radzą, a jak ledwo przechodzą szkoły średnie i studia, radzę sobie dość dobrze, przynajmniej tak według mojej oceny bycia dobrym. Nie imprezowałem dużo, mało osób wiem na przykład, ale to może być dla których osób zaskoczeniem, ale swój pierwszy alkohol piłem na swojej 18.
nigdy wcześniej nie piłem alkoholu, to serio, mówię poważnie, jak najbardziej. Miałem swoje paczki znajomych, z którymi się kolegowałem, miałem też znajomych męskich, żeńskich, więc tak normalnie, takie normalne szkoła średnia, gdzieś tam serialem Jezioro Marzeń w tle. Dawson's Creek, Jesus Christ. Dziękuję bardzo za pytanie, bardzo miłe, przywołało parę wspomnień. I teraz dwa pytania. Pierwsze od Jan Giermański, drugie od Marcin Szak. Przeczytam je za jednym zamachem, bo są bardzo podobne i będą dobrym zakończeniem tego Q&A. Pierwsze, Jan. Mirek Mireczku, jak to robisz, że wytwarzasz tyle energii z siebie? Najciężej jest zacząć, wiadomo. Więc jak zmuszać siebie, aby zacząć? I drugie od Marcina. Mirku, jak to robisz, że nie masz dołu produktywności? Ja dość często mam takie dni, że po prostu nic nie ruszę, za to ty mówiłeś, że ciebie to nie spotyka. Jak? Więc my jako ludzie, pyszna kawa, my jako ludzie jesteśmy bardzo prostymi, ale też bardzo skomplikowanymi mechanizmami. Prostymi na zasadzie, że jeżeli będziemy wykonywać pewne rzeczy, pewien powtarzalny proces, to nie ma praktycznie opcji, żebyśmy nie osiągnęli to, czego chcemy. Natomiast skomplikowane, ponieważ jesteśmy też bardzo skomplikowanym biochemicznym stworzeniem, gdzie pewne elementy, o których nawet nie wiemy, wpływają na inne. Na przykład pewien niedobór czegoś może wpłynąć na niedobre funkcjonowanie neuroprzekaźników, jak dopaminy czy GABA. I wtedy może nawet się okazać, że mimo tego, że mamy wszystko dookoła fajne, to nasz umysł nie funkcjonuje tak, jakby chciał. I mamy doły psychiczne, mamy ten brain fog, taką mgłę, i w ogóle nie możemy się skupić, nie możemy myśleć. Więc to, nad czym trzeba zapanować, co powtarzamy wiele razy w tym vlogu, to wiele aspektów naszego życia. I teraz, jeżeli chcemy mieć wysoką produktywność, nie mieć spadków produktywności, żeby po prostu robić szybko robotę, potem sobie leżeć, odpoczywać albo jeździć na rowerze, etc., trzeba zapanować nad wieloma aspektami życia. I tutaj wracamy do tej prostoty. Kwestie związane ze snem, kwestie związane z dietą, kwestie związane z suplementacją, bo nie zawsze jesteśmy w stanie dostarczyć do swojego ciała przez nasz tryb życia i diety to, czego potrzebujemy. Kwestie związane z odpowiednią ilością relaksu, bo jeżeli pracujemy przez pewien czas, to materiał się napina i nie jesteśmy w stanie długo wytrzymywać, więc dlatego też widzicie mnie czasami na masażach, na innych rzeczach, po prostu to jest część gry. Kwestia otaczania się dobrymi ludźmi, czyli eliminowanie ludzi, którzy wpływają negatywnie, to jest bardzo ważne i z tym jest wiele problemów, bo ludzie nie lubią być, załóżmy, otrącani naszego życia i potem mają na złe, natomiast jeżeli mamy ludzi, którzy ściągają nas w dół przez długi okres czasu, to i my sami w ten dół wejdziemy, nie ma opcji. To jest jeden albo zero. Eliminujemy tych ludzi zarówno w świecie rzeczywistym, ale też w social media. Nie oglądamy rzeczy, które nas negatywnie wpływają, patrz telewizja, radio i tak dalej. Dopiero wczoraj byłem u fryzjera i Milena wyjaśniła mi dopiero, co chodzi z rakiem nauczycieli, bo nie wiedziałem, nie interesowałem się tym, bo nie oglądam telewizji, nie słucham radia, nie czytam gazet. Wiem, dla niektórych to jest dziwne, natomiast u mnie to działa. Kwestie sportu, które są bardzo ważne, wystarczy parę minut dziennie się poruszać, trzeba robić crossfit, trzeba biegać. Nawet nagrałem takie darmowe wideo o 4-minutowym treningu. 4 minuty dziennie wystarczy w zupełności, żeby praktycznie wszystko zaczęło się układać. Wystarczy zarejestrować się na kurs o biohackingu darmowy i tam o w sporcie jest moje nagranie 4-minutowego treningu. Środowisko pracy. Musimy być w dobrym środowisku, jeżeli chodzi o to, gdzie pracujemy, jak pracujemy. Ja pracuję głównie w pozycji stojącej. Zakładam słuchawki na uszy z muzyką, używając na przykład Brain FM. I przede wszystkim, chociaż tych palców pewnie byłoby trzeba jeszcze więcej zrobić, przede wszystkim robienie rzeczy, które przybliżają nas do naszych celów, bo wiele osób traci swoją produktywność i czuje się przez to źle i ma spadki energii, bo robi rzeczy nieproduktywne, robi rzeczy, które nie przybliżają ich do ich celów. I na przykład wśród programistów widzę taką rzecz, że niektórzy po prostu nawet nie wiedzą, nad czym pracują, dostają kawałek kodu do wydevelopowania i robią kod. Wtedy bardzo łatwo jest mentalnie się popsuć, jeżeli nie wiemy, do czego dążymy, więc ważne jest też to, żeby dobrze te cele ustalać, mieć pewność tego, co robimy, nawet jak mamy zespół, to te cele im wskazywać. Nawet jeżeli jesteśmy sami, to też te cele gdzieś spisywać i wiedzieć, do czego dążymy i co robimy. I taki jeszcze mały trik, który polecam, który jest w szkole ustalania celów. Lepiej robić mniej rzeczy niż więcej. Więc ja wolę mieć mniej zadań w swoim nozbi do wykonania i na przykład o godzinie 12 w dzień okazuje się, że okej, nie mam co robić dzisiaj, potem mogę zdecydować, czy mam energię i chęć robić coś dalej, czy nie. Bo niektórzy robią tak, że ładują na siebie dużo zadań i potem przez godziny siedzą i je robią i czują się zmęczeni i tak dalej. Lepiej jest rozłożyć to pracę w mniejszych częściach, zrobić tę robotę i iść dalej. Pamiętajmy, że mamy już rok 2019 i pewne standardy pracy i zdobywania wiedzy i nauki, które były znane w roku 1990, niekoniecznie już działają i w tej chwili można uzyskać te same rezultaty,
pracując mniej, ucząc się inaczej, natomiast nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, albo z kwestii presji społecznej nie chcą tego robić, żeby nie wyglądało to dziwnie albo głupio. Tyle. Swoją drogą, to jest mój ulubiony temat, więc mógłbym o niego opowiadać wiele lat, dając wiele przykładów. Natomiast innym razem. Dobrze, więc kończymy powoli nasz dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia jutro.